Witam widzowie. Dzisiaj coś z głębnika rozpłodowego. Przed chwilą dałem im wodę do kąpania się. Widać już jest brudna po chwili. Na wolierce się grzeją oczywiście. Zaraz wam wejdę, też to pokażę wam widzowie. Troszeczkę młody. Hodowla mi się trochę powiększyła, a niedawno zakupiłem na rynku w Łomży kilka boków. Również dwie parki lętaczy, znaczy dwie sztuki lętaczy, dwa samczyki czerwone. Oprócz tego mam jeszcze swoją parkę. Tutaj właśnie jeden z nich siedzi na półce. Również przybyło kilka młodych boków. O, tutaj te widzowie, co koło karmika chodzą naprzeciwko, są do sprzedania. To również parka. Nieśna, wszystko jest ok. Samczyk ma jedne piórko na klatce. Cena za nich to 8 dych. Jakby ktoś pytał. Może wejdę, widzowie, tu jeszcze młody jeden siedzi, czarny. Że wejdę wam, widzowie. Pokażę trochę. Myślę, że jest tutaj kilka sztuk. Duża ilość boków właśnie. Również będę miał, muszę na targ wynieść samczyka Dreyera. Dosyć fajny na białej brewce, ale samiczka jest nie do rozparowania, bo się złączyła mi z ciemnym i nie idzie tego rozparować. A zresztą mamka to się nie chce w to bawić. Dobrze chowają w miarę, więc... Po co psuć mamki? I tutaj jeden właśnie z samczyków, który zakupiłem. Dwa właśnie naprzeciw siebie siedzą. Dwa samczyki. To tutaj wam widzowie pokażę młodek. Po moich tych czarnych.
No trochę muszę wyzbyć. Będzie taki. Spokój się. Karmią go wydymki żółte. Tutaj jest drugi czerwony. Tego właśnie karmią. Ciemne. Jak się bierze, no. Chyba będzie samczyk widzowie. Bo się tak bierze strasznie. Podobnie tu przybyło. Przyjdzie może jeszcze z miesiąc widzowie. Będę wypuszczał, to zobaczę właśnie jak te boki, co one potrafią. Może na początku kilka dni takich spokojniejszych, a potem będę właśnie próbował je rozgonić. Głębnika tutaj sprzątał nie będę, jak trwają lęgi, ponieważ ostatnim razem, kiedy sprzątałem, to wszystko się podnosi do góry, ten pył. I były duże zgony, duże straty w stadzie i raczej sobie odpuszczę w tym sezonie takie sprzątanie w czasie lęgów młodych. Jak to im nie będzie przeszkadzać, to tak tylko z grubsza i poza tym nie będę właśnie tutaj właśnie wam zamierzam podejść i pokazać. Tutaj jedna z tych żółtych lętaczy jest sparowana właśnie z tym samcem zakupionym. Jeżeli ktoś miał z widzów właśnie, możecie powiedzieć, co wejdzie po żółtym i po czerwonym lętaczu. Oboje mają ogonki fajne. Tu jest właśnie ta parka, co mówiłem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to pisać śmiało na grupie. Jeżeli ktoś nie pamięta, grupa Orlik Białostocki Nocny i inne rasy. Muszę młodego już rzucić. Kolejny właśnie młody jest. Czy młodego zrzucić, bo właśnie w las już starszym na gniazdo. Myślałem, że tu coś ma, ale nie jednak. Kolejny właśnie młody też tak w miarę w lotkach jest. Spokój. O, właśnie tutaj para czarnych się goni właśnie na jajka, już nazbierały na gniazdo. Musiałem zmienić, choć musiałem, kupiłem fajniejszą samiczkę czarną, więc zmieniłem. O,
tutaj jest jeszcze młody. Czarny po tych właśnie, po tej starej samiczce. Też dosyć fajny. Równy, tylko tam 2, 4, chyba 7, no 8 na 7 chyba jest. Też jest czyściutki, ze strzałkami. I będzie miał chyba dosyć fajny ogonek, nie liczyłem, ale... Ale trzeba będzie policzyć. O, tutaj go muszę... Tutaj się następne już gonią na jajka. Tutaj siedzą na młodym, ale to jeszcze za małe, żeby go widzowie pokazywać. Tutaj jest młody lętacz. Po tej mojej parze starych. Obrączkuję niestety obrączkami z tamtego roku, bo mi dużo zostało. I trzeba to zużyć. Nie będę zostawiał sobie zapasów. Więc tutaj po każdej, jak młody wyjdzie, cela zostanie sprzątnięta, żeby nowa para, czy ta sama, mogła z powrotem tutaj się zagnieścić. Tutaj są również młode, ale są jeszcze za malutkie. Nic nie będzie widać, widzowie. Siedzą na nich murzyny ciemne, siwe. Tutaj są jajeczka od szarików. Tutaj jest moja para starych boków. Zostawiłem im jajeczka, ponieważ widzowie, nie mam co podłożyć. Więc dobre i swoje, jak wychowają. One są takie w miarę czyste. Tutaj właśnie są również i jajeczka pod murzynami podłożone. To jest murzynka od jednego człowieka z rynku. Myślałem, że to samczyk, ale właśnie zaufałem mu, bo mówi, że na pewno samiczka, nie będziesz zawiedziony. A tutaj jest właśnie ten mój samczyk. Tutaj następna para. Tutaj jajeczka, tutaj jeszcze cele. Tutaj muszę cele posprzątać. Tutaj również tipler siedzi na jajkach od chyba lętaczy moich starych tych. Ponieważ w tym samym czasie zniosły, no to nie było sensu, żeby zostawiać ciemnemu i tiplerowi, to zabrałem im jajka i podłożyłem pod, mówię, te zniosłem drugie. Tutaj również jeszcze samiczka boka ma niedawno co zniosła jajeczka. Tutaj samiczka jest właśnie od kolegi. Bardzo fajna samiczka. I tutaj jeszcze widzicie, widzowie, jak dużo jest jeszcze miejsc wolnych. Jest sporo par, więc na pewno poobierają. Tutaj też są jajka od boków, bo nie miałem co podłożyć pod ciemne, a ja ich nie hoduję, tych ciemnych, więc... O, widzicie, jak to wygląda. Jest naprawdę... Zaczyna się robić tłoczno. Wody dane, wszystko mają, grycik. No jak mówię, że na razie sprzątał nie będę, żeby to się wszystko nie unosiło. Jakiś czas temu właśnie zakupiłem o 2 samczyki lętacze. Obydwa w parce, obydwa już się gonią na jajeczka z samiczkami.
proszę, to ten drugi samczyk. Jeden taki delikatnie marzy. Tutaj jest samiczko sparowany? A drugi jest właśnie tutaj sparowany. No jak się miało, jak się miało. Słoneczko świeci, to się... Tam ten gąbniku właśnie posprzątałem, ale tam właśnie nie ma młodych. I moja parka przyleciała już. Zazdrosna o miejsca widocznie. No jest, trzy parki właśnie tych lętaczy. Miałem czarną samicę właśnie, tego to nie był lętacz, to była ta inna nazwa, mi człowiek mówił, ale zapomniałem w każdym razie. Kupiłem, przytrzymałem tydzień czasu w klatce, było wszystko ok, wpuściłem na głębnik. Dwa dni przykuliła się, z powrotem zamknąłem. No i fik. Więc no nie wiem co jej było w każdym razie. No coś ewidentnie było. Tego chyba jeszcze widzowie nie pokazywałem, Urwisa. O jak się upaćkało. Tu go stare nakarmiły rodzice. On też jest taki widzowie. O jest. Jest okej, nie? Nie wiem co to będzie, bo to kolega miał właśnie samczyka, samiczkę. No to i tu jest większości młodych jest właśnie po tej samiczce, bo jest bardzo fajna, czysta. Myślę, że ma tam wszystko co potrzeba. Nie ma braków we wzorcu. Zobaczymy co mi pokażą w czasie sezonu. Teraz powyłaziło ich bardzo sporo tam na... Bardzo dużo mam na myśli, wylazło na wolierę, to wyjdę na zewnątrz, żeby wam widzowie pokazać. Tutaj jeszcze kolega ma zabierać jednego samczyka boka. Zaraz wam pokażę, siedzą. Ganiają. Tam ta żółta sroczka też będzie na targ pojedzie. Próbowałem ją przeparować widzowie kilka razy, ale dalej wraca do tego samego samca. Więc mi się znudziło. Nie sprawdziłem jaka będzie właśnie w karmieniu, ale no głębie, które ciężko mi sparować jest na ogół, to jest potem, znając życie, to nic dobrego z tego nie wychodzi. Miałem takie dwie ciężkie pary do sparowania, to powiem wam widzowie, że kolega odkupił, no to u niego też one nie idą tak jak powinny iść. A na siłę, jak gołąbki nie chcą się sparzyć, no to nie ma co.
przygrzało troszeczkę słoneczko, już się zaczęła śpiewanina. Tutaj właśnie ten samczyk z nową samiczką. Na jajka już się gonią któryś tydzień. Zobaczymy, co to będzie właśnie. Właśnie ten samczyk trajer. On grucha, wszystko ok. Wsadzę go z samiczką do klatki, jest wszystko ok. Wyjmę ich na głębnik. W ogóle siebie nie pilnują. A tu właśnie moja samiczka kiedyś, parka też takich czerwony z żółtym. Moich para młodych. Ale dosyć dobrze chowają. Samczyk to właśnie jest po moich starych. To ta para jest w ogóle po moich. To by było na tyle, widzowie. Prawdopodobnie następny filmik, który wejdzie na kanał, to będzie z targu, ale może jeszcze coś nagram w tamtym głębniku. Przecież widzowie, tam to ja dużo nie trzymam, jedynie na, żeby się niosły, więc jedynie takie pary, które nie będę wypuszczał. Jak mówiłem, szukam fajnej czerwonej samiczki orlika białostockiego i takiego dosyć fajnej, samiczki żółtej. Dosyć fajnej, mam na myśli taka, najlepiej, żeby wszystko z nią grało. Oczywiste. Mam na myśli na zrzucie, na takim dosyć. Ogon no, może być, nie musi być idealny, ale głowa, żeby była dosyć fajna, mała, kulista, nie? Jeżeli propos właśnie tych tutaj parki, tych ordików, no to na targu będę je miał, więc jak coś, to śmiało podbijać. Dogadamy się. Do zobaczenia. Miłego dnia.